Cześć, dzień dobry. To jest podcast Zadbaj o swój mega głos i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie odpowiadać na pytanie, które zadała Kasia. Kasia spytała mnie ostatnio, czy to, jakiego programu używa do nagrywania podcastu, ma znaczenie. Wiele osób zastanawia się nad tym, jaki program do nagrywania wybrać, który jest najlepszy i dlaczego. I dzisiaj właśnie na te pytania odpowiem. Rozłożymy sobie temat na czynniki pierwsze, ale zanim to nastąpi, chciałabym przypomnieć Wam o tym, że na Spotify podcast w sezonie 2022 pojawia się na początku miesiąca, albo przynajmniej w pierwszej części, w pierwszej połowie miesiąca. Jeżeli chodzi o Youtube'a i Facebooka, tam też wciąż filmy z nagraniem się będą będą pojawiać i pojawiają, ale następuje to trochę później. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Spotify'a i tam zasubskrybować podcast. Dzięki temu będziecie się dowiadywać o nowych odcinkach, gdy tylko się pojawią. To samo możecie zrobić również na YouTube, z tym, że filmy pojawiają się, tak jak wspomniałam, trochę później, ale tam też jak zasubskrybujecie kanał MegaGłos pojawi się odpowiednia informacja, gdy tylko nowy odcinek się ukaże. Podcast pojawia się też na innych platformach do słuchania podcastu nie tylko na Spotify, ale na Spotify macie niewyobrażalną możliwość tego, żeby mój podcast też ocenić. Więc jeżeli słuchacie tego podcastu, jeżeli wam się do czegoś przydaje i macie ochotę, to zachęcam do tego, żeby zostawić swoje pięć gwiazdek. No, możecie oczywiście zostawić cztery albo nawet mniej, chociaż mam nadzieję, że jednak to nie nastąpi, a jeżeli nastąpi, no cóż, będę musiała poprawić się i. <laughs> I prawie jak w szkole zawalczyć o lepszą ocenę od Was. Dobrze, przejdźmy sobie do tematu, którym jest dzisiaj program do. Nagrywania. Program do nagrywania, czyli Digital Audio Workstation, w skrócie DAW, spolszczone oczywiście, jest to cyfrowa stacja robocza. Po prostu program komputerowy przeznaczony do pracy z dźwiękiem. To właśnie na tym programie nagrywamy, montujemy, dokonujemy edycji, miksu i masteringu. Jeżeli chodzi o najlepszy program do nagrywania, co trzeba w ogóle wiedzieć, jeżeli bierzemy się do nagrywania naszego głosu, do nagrywania podcastu, czy też tworzenia nagrań lektorskich. Jaki program wybrać? Czy istnieje coś takiego jak najlepszy, najlepiej brzmiący program do nagrywania? A jeżeli istnieje, to który z nich Brzmi najlepiej? Takie pytania właśnie sobie zadajecie, który z nich jest najlepszy. Ci bardziej zaawansowani, ci, którzy wchodzą na fora, żeby dowiedzieć się, jaki program na przykład do tworzenia, do tworzenia muzyki wybrać, często spotykają się z wojną, bitwą, walką o to, który program jest najlepszy i najbardziej użytkowy, który najlepiej brzmi, i często dowiadują się potem, że tak naprawdę każdy brzmi tak samo dobrze. Są pewnego rodzaju różnice, natomiast w przypadku nagrywania głosu, powiedzmy, że nie mają one większego znaczenia, więc nie będziemy się dzisiaj nad nimi rozwodzić. Tak naprawdę te różnice w jakości dźwięku są bardzo małe i główna różnica w brzmieniu będzie raczej polegała na tym, że mamy wbudowane w te programy inne efekty czy instrumenty wirtualne. Na przykład w jednym programie. Limiter może brzmieć bardzo słabo, a w innym programie o wiele lepiej, co spowoduje, że dany utwór zupełnie inaczej nam zabrzmi. Do takich podstawowych różnic programu należy też ilość instrumentów wirtualnych, ale to wszystko tyczy się w sytuacji, w której chcielibyście tworzyć muzykę. Dzisiaj natomiast będziemy zajmować się raczej tym, jaki program wybrać do nagrywania głosu i jakie to ma w ogóle znaczenie dla tego y, głosu. Powiedzmy, że i ma znaczenie, i nie ma tego znaczenia i za chwilę już wszystko wyjaśnię. Jeżeli takie pojęcia jak limiter czy też wspomniane przeze mnie efekty nie są wam znane, to zachęcam was do wysłuchania odcinka o nagrywaniu waszego mega głosu. Oraz do odcinka montażu audio dla początkujących. Tam poruszam kilka tematów i zagadnień, które na pewno przydadzą Wam się na początku i na pewno przydadzą Wam się, jeżeli chcecie nagrywać swój podcast, albo właśnie sami chcecie stworzyć własne studio i zająć się nagraniami lektorskimi. Na co więc zwrócić uwagę podczas wyboru programu do nagrywania? I jakie to w ogóle ma znaczenie, jeżeli chcemy nagrywać tylko głos? Tak naprawdę. Nie ma znaczenia i ma znaczenie. To znaczy, najważniejsze jest to, czego oczekujemy od tego programu. Czyli powiedzieliśmy sobie, że jeżeli chcemy tworzyć muzę, to potrzebujemy o wiele więcej możliwości programu niż tylko nagrywanie głosu i podstawowe funkcje, które właściwie w każdym programie są. Pierwszym czynnikiem, można powiedzieć nawet, że dla niektórych najważniejszych, najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o nagrywanie głosu, jest cena. Cena lub jej brak, czyli najczęściej wybieramy na początek programy darmowe, które mają wszystkie podstawowe funkcje potrzebne do tego, żeby nagrywać podcasty. Efekty takie jak limiter, pogłosy, redukcja szumu, kilka filtrów i TP. I o których wspominam między innymi w odcinku, do którego Was już zaprosiłam. Te wszystkie podstawowe funkcje są we wszystkich programach. Bardziej rozbudowane programy, oczywiście posiadają ich więcej. Pytanie, czy są one nam potrzebne, jeżeli chcemy nagrywać tylko głos? Więc weźcie to oczywiście pod uwagę. Darmowym programem, o którym wspominałam, jest Audacity, ale jest ich kilka. Z tym, że dzisiaj nie chodzi o to, żebyśmy wybierali konkretny program, tylko raczej, żebyście zastanowili się nad tym, jaki program jest potrzebny Wam, czyli czego od tego programu oczekujecie. Kolejnym czynnikiem, który może decydować o wyborze programu do nagrywania jest interfejs, czyli wygląd tegoż programu. Wiem, jak to brzmi, zdaję sobie z tego sprawę, ale często jest tak, że po pierwszym odpaleniu jakiegoś programu wydaje nam się, że jest on trudny, że trudno z niego korzystać, że jest skomplikowany albo odwrotnie, że jest intuicyjny, prosty i przyjemny w obsłudze. Czasem na to właśnie wpływa wygląd, ale również to, jak się w tym programie poruszamy, czyli czy łatwo nam jest przenieść dźwięk, zapisać. Czy łatwo nam jest się posługiwać danym programem, i jeżeli nie decydujemy się na wersję darmową, która po prostu jest dana i trzeba się nauczyć z niej korzystać, to czasem jest tak, że wybieramy program do nagrywania według tego, czy ma ona przyjazny dla nas interfejs. Dla każdego słowo przyjazny może oznaczać co innego. Dlatego właśnie wciąż toczą się walki o to, który program do nagrywania jest najlepszy. Wszystkie te programy mają podobne funkcje, efekty. Które dodajemy, jeżeli tworzymy muzek, które chcemy wykorzystywać do tworzenia, jest możliwość dodania ich do programu. No, wiecie, to jest takie narzędzie, w którym ciężko jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest lepszy. Każdy ma swoje. Wady i każdy ma swoje zalety, ale te wady dla jednych mogą okazać się zaletami, a dla innych zalety mogą się okazać wadami i tak dalej. Jeden będzie lepiej sprawdzał się przy nagrywaniu zewnętrznego źródła, inny będzie lepiej sprawdzał się przy, przy tworzeniu muzy, ale tu znowu przechodzimy sobie do tego tematu raczej bardziej zaawansowanego używania muzy, to samo dzieje się przy produkcji muzyki, jeżeli miksujemy czy też Masterujemy, więc no, tym się nie zajmujemy. Decydującym czynnikiem przy wyborze programu może być po prostu nasze osobiste odczucie. Czy nam się przyjemnie pracuje na danym programie i czy jest to wygodna dla nas praca. I tu już niezależnie od tego, co chcecie nagrywać, myślę, że jest to może nie wiem czy pomocne, no ale jest to fakt. Co mam na myśli, jeżeli mówię o tym o wygodnym korzystaniu z programu, no przede wszystkim chodzi o to, aby wszystko, co jest nam potrzebne, było pod ręką, niezbędne narzędzia. Funkcje, które nam oferuje dany program, żeby były dla nas zrozumiałe i żebyśmy umieli je w prawidłowy sposób wykorzystać. Stąd wieczne bitwy, o których wspomniałam, który to program jest to najlepszy i którego warto, z którego warto korzystać. Każdy ma swoje preferencje, a wiele osób Uważa też na przykład, że podcasty można śmiało nagrywać nawet na telefonie. Co oczywiście jest zgodne z prawdą. Jeżeli nie chcecie korzystać z programów, nie chcecie edytować waszego podcastu, możecie to również przecież zlecać. Z góry przepraszam Was za dźwięki, jeżeli jakieś się słyszycie w tle. Czekałam bardzo długo, żeby zacząć nagrywać dzisiejszy odcinek, ale niestety nie doczekałam się ciszy. Po pierwsze, mam jakiś remont, jeden jest pode mną, drugi zaczął się gdzieś na zewnątrz. Dzisiaj wszystko szczeka, wibruje, ryczy, Krzyczy, płacze, i naprawdę nie jestem w stanie od dziesiątej, czyli odkąd skończyłam dyżur w radiu, znaleźć chwili ciszy na to, żeby dzisiaj nagrać wam ten odcinek i przepraszam Was no bo po prostu już nie mam czasu i nie mogę sobie na to pozwolić. Co ciekawe, w odcinku o nagrywaniu mega głosu, gdzie mówię między innymi o adaptacji akustycznej, też dzieją się takie właśnie skandaliczne dźwięki, i też wtedy pamiętam, że nie mogłam sobie pozwolić na to, ale to tylko taka szybka dygresja, i mm, mam nadzieję, że nie będziecie słyszeć tych dźwięków. Przynajmniej zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, ich, żeby nie było ich słychać. Ale serio nie jestem w stanie już dłużej czekać i muszę nagrać dla Was ten odcinek, żeby się pojawił. A propos adaptacji akustycznej i a propos przy okazji też nagrywania, pamiętajcie, że jeżeli mamy zawodowego pianistę który nauczył się grać na jakimś, na, nie na jakim, tylko na pianinie, na instrumencie zwanym pianinem, i mamy osobę, która nauczyła się y, grać y, no, na przykład kilka, y, kilka dźwięków <grym> na tymże pianinie, albo uczy się po prostu od tygodnia czy miesiąca, to zawsze osoba, która gra na pianinie długie lata, będzie grała lepiej, niezależnie od tego, na jakim pianinie zagra. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale to jest trochę. Tak samo z programem do nagrywania. Program nie jest w stanie Wam zapewnić lepszej jakości dźwięku, o czym myślę, że już też wspomniałam i co Wam uświadomiłam. Przede wszystkim liczą się te, te najważniejsze funkcje, które program spełnia, który pomaga Wam w dalszej edycji Waszego podcastu, a liczy się tak naprawdę to, co nagracie, i również warunki, w których nagrywacie. O czym też wspominam przy okazji tworzenia własnego studia, bo możecie kupić sobie sprzęt za miliony monet, ale jeżeli nie będziecie mieli odpowiednio zaadoptowanego pokoju do nagrywania, i nie mówię tutaj o dźwiękach. Mm, typu remont na, na dole, bo nie każdy może sobie zrobić dźwiękoszczelny dom, mieszkanie, pokój, czy cokolwiek tam macie, więc te dodatkowe dźwięki się zdarzają. Fajnie by było oczywiście się ich pozbyć, ale chodzi mi bardziej o to, że z pustego i Salomon nie naleje. No to wytłumaczyłam. Kiepskiej jakości dźwięk źródłowy nie zagwarantuje wam dobrej jakości dźwięku później, nawet jeżeli będziecie mieli najdroższy program do nagrywania. O, to chciałam w dłużej, dużym skrócie powiedzieć, ale oczywiście wyszło jak wyszło, czyli długo. Czy popularność programu do nagrywania ma znaczenie? W pewnym, w pewnym sensie tak i w pewnym sensie nie. Bo wiadomo, że im więcej osób korzysta z danego programu, tym łatwiej nam się będzie z nim zapoznać. Dlatego, że na YouTubie chociażby powstają tutoriale, powstają filmiki instruktażowe, jak z tym dźwiękiem pracować. To też bywa oczywiście bardzo pomocne. Bardzo często jednak w przypadku na przykład How the City, decyduje o tym wspomniana cena, a raczej wspomniany jej brak, czyli to, że program jest darmowy więc wybieramy Audacity na przykład, bo jest darmowy. A jeżeli już decydujemy się na płatny program, bo na przykład chcemy tworzyć muzę, muzę, no to liczy się ilość oferowanych instrumentów, efektów. Jeżeli chcemy mieć pełną gamę brzmień, to szukajmy takiego programu, który ma ich jak najwięcej. Sprawdźmy to, zanim wybierzemy program. No i też powierzmy darmową wersję, żeby sprawdzić ten interfejs, o którym wspomniałam, czyli to, czy nam się wygodnie na tym programie pracuje. Czy istnieje więc idealny program do nagrywania? Pewnie nie istnieje, chociaż wiele osób na pewno stwierdzi, że ten jego, ten z którego korzysta, jest idealny i najlepszy. No i okej, okay, jeżeli dobrze Ci się korzysta z jakiegoś programu, to właśnie ten program prawdopodobnie jest najlepszy. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości dotyczące programów do nagrywania. Nie chcę tu wymieniać tych wszystkich płatnych możliwości, które istnieją, które prawdopodobnie przydadzą Wam się dopiero w momencie, kiedy zaczniecie tworzyć. Muzę, kiedy zaczniecie robić coś więcej niż tylko nagrywanie głosu. Natomiast wszystkie darmowe programy, które istnieją na, w internecie, posiadają podstawowe, podstawowe funkcje potrzebne do tego, żeby obrabiać nagranie lektorskie oraz Wasz głos w przypadku chęci nagrywania podcastu. Więc jaki program wybrać? Najlepiej tani albo darmowy. Taki, na którym wygodnie ci się pracuje, taki, który pomaga ci w pracy, a nie utrudnia ją. No i pamiętaj, że twoje umiejętności głosowe, to co nagrywasz, jakość tego nagrania jest oczywiście związana nie tylko ze sprzętem, który posiadasz, ale również z adaptacją akustyczną i przygotowanym pomieszczeniem oraz twoimi umiejętnościami głosowymi. To też jest istotne, jeżeli chodzi o nagrania lektorskie, ale o tym wspominam często, między innymi, o tym są odcinki tego podcastu. Mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie programów do nagrywania jeżeli po wysłuchaniu odcinka o podstawach obróbki audio będziecie chcieli głębiej wejść w temat to zapraszam oczywiście na konsultacje obecnie jeżeli chodzi o terminy konsultacji no nie jest lekko naprawdę nie jest lekko z różnych przyczyn też zawodowych przede wszystkim ale no tutaj kontaktujcie się ze mną już na bieżąco będziemy sobie ustalać ewentualne terminy oraz opcje a opcji jest kilka o ograniczonym zasięgu i możliwościach bardzo, bardzo ładnie to ujęłam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał, że jeżeli macie ochotę, to wszystkie odcinki z sezonu 2021 już pojawiły się na stronie www.megagłos.com Tam wchodzicie w zakładkę Zadbaj o swój megagłos i macie wszystkie sezony 2020, 2021 yy, i 2022, ponieważ nowe odcinki będą pojawiać się również na stronie www.megagłos.com Com. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia gwiazdek, do zostawienia komentarzy, udostępniania odcinków, chwalenia się tym, jaką fajną wiedzę zdobyliście dzięki naszej współpracy, ponieważ to jest właśnie współpraca, dlatego że Wy zadajecie pytania i ja na nie odpowiadam i staram się też rozszerzyć temat na tyle, na ile uważam, że będzie to potrzebne w przypadku dbania o wasze mega głosy. Dziękuję jeszcze raz, miłego dnia wam życzę i do usłyszenia.